Wielki Tydzień z TVP3 Opole. To będą rozmowy o tradycjach wielkanocnych. Małgorzata Liz witam Państwa. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Elżbieta Oficjalska, kustosz Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kustosz, niektóre z tradycji przetrwały do dzisiaj, a niektóre znamy tylko z historii. Od czego to się zaczęło? Świętowanie nadejścia wiosny, a więc nowego sezonu wegetacyjnego jest obecne we wszystkich kulturach rolniczych. Ta niewiadoma związana z tym, jakie będą przyszłe zbiory, skłaniała ludzi do tego, żeby szukać ratunku w siłach nadprzyrodzonych. I właśnie takie budzenie się wiosny skłaniało też ludzi do tego, żeby ją jakby poganiać, czyli te wszystkie jakieś zwyczaje, te wyciąganie właśnie jajek, traktowanie ich jako symbolu właśnie rodzącego się życia, też obecne w wielu kulturach na całym świecie, jest właśnie taką formą ym, no, pokazania światu, że czas najwyższy, aby zrobiło się ciepło, aby wszystko zaczęło wegetować, aby ludzie mogli wyjść na pola, wysiać, a później w spokoju zebrać dorodne plony. Aby to życie się obudziło. Tak, a do tego właśnie było potrzebne to, żeby się obudziło to życie. To była ta pierwsza, wstępna część, która rozpoczynała rok wegetacyjny. Tak, czas przygotowań do Wielkiej Nocy poprzedzony był postem. Jaki był cel postu? Post miał właśnie przygotować tak duchowo do, do obchodzenia świąt. Wynikało to z takiego podejścia, które jeszcze i dzisiaj takie resztki obserwujemy, że po prostu człowiek nasycony nie, nie skupia się na rzeczach wyższych. Po prostu właśnie skupienie się na symbolach, na tym, co jest nieobecne tak duchowo w naszym życiu, właśnie sprzyja temu poszczeniu. I ten czterdziestodniowy post dawniej był przestrzegany bardzo ściśle. Do tej pory są osoby, które do tego podchodzą bardzo poważnie ograniczają się w spożyciu wielu produktów takich kojarzonych właśnie z niepostnymi, przede wszystkim mięsa. Natomiast yy, kiedyś, yy, no, o, o podejściu świadczy choćby to, że naczynia, z których przyrządzano i podawano właśnie te postne potrawy musiały być wręcz wyszorowane popiołem, żeby, broń Boże, tam odrobina tłuszczu nie została, która by mogła wpłynąć na właśnie na, na, na jakość tych postnych potraw, które wstawałyby się już wtedy, choćby przez krople już nieczyste pod tym względem. I te 40 dni rzeczywiście to było o chlebie, o wodzie, był to częstą taką potrawą, to był żur. Tylko nie taki żurek, jaki my dzisiaj znamy, czyli składeczkami mięso, jajko i tym podobne. To była po prostu kwaśna mąka roz, roz, taki no, jak na chleb, zakwas rozmącony wodą i to się jadło przez 40 dni. Dorośli, y, z wyjątkiem starców i, i dzieci, nawet mleka nie mogli pić. Także widzimy, że ten post był rzeczywiście traktowany bardzo poważnie. Uciekano się do różnych właśnie takich, żeby jakoś ten głód zaspokoić urozmaicić do różnych takich metod, które troszeczkę oszukiwały, i mówiło się na przykład, że to w kulturze szlacheckiej to jest przywoływany ten przykład z tej kultury, że właśnie bóbr zaliczany był właśnie do postnych potraw, dlatego że pływa w wodzie, a więc jest rybą. Także. W i z jednej strony bardzo poważna, a z drugiej strony no, takie szukanie jakichś y, dróg wyjścia z tej trudnej sytuacji. Ale pozwalało jednak przetrwać po ciężkiej zimie. Tak, tak. Tym bardziej, że ten wiosenny czas, czas przednówku sprzyjał też takich względów praktycznych, organizacyjnych, jakbyśmy dziś powiedzieli, w prowadzeniu tak ścisłego postu, dlatego że to był tak zwany przednówek. Wtedy rzeczywiście nie starczało jedzenia. To już się w większości gospodarstw jechało bardzo, na bardzo takich resztkach właściwie zgromadzonych na, na zimę. W wielu domach wręcz nie starczało tego jedzenia, więc to ograniczenie się... Takie religijne, jakby pomagało dotrwać właśnie tego okresu, kiedy zacznie się coś już dziać w przyrodzie i w, kiedy obfitość siedzenia będzie większa. Tak, tuż przed Wielkanocą, niedziela palmowa. Kiedy, święci, kiedy święcimy. Jaką one pełniły funkcję? Palmy były pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To jest takie liturgiczne odniesienie do, do tego święta, tego święcenia. Ludzie witali palmami po prostu wjeżdżającego Chrystusa, jako właśnie takiego Zbawiciela. I w Nasze palmy niczym nie przypominają oczywiście palem tych, którymi witano Chrystusa w Ziemi Świętej, bo tam rzeczywiście prawdziwe liście palmowe służyły do tego, żeby właśnie oddać cześć właśnie wjeżdżającemu Chrystusowi. Takie palmy do tej pory w Krakowie, na przykład na, na Wawelu, wierni przynoszą właśnie te prawdziwe liście palm i święcą właśnie te palmy. Natomiast jako, że u nas nie ma ani palm, ani jeszcze właściwie w tym okresie niczego zielonego, takiego, co można by było wykorzystać z wyjątkiem Bukszpanu, więc poradzono sobie właśnie wierzbami, które właśnie jako jedne z pierwszych roślin zakwitają w, 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 na wiosnę. Więc te gałązki wierzbowe, tak zwane kotki, to właśnie te wiązano często czerwono na przykład w tą rzeczkę, żeby... Odegnać złe mroce, moce przeciw urokom. I to właśnie pełniło tę rolę Palmy, którą święcono w niedzielę w kościele. Po czym yy, przez to, że ona po, przez to poświęcenie nadbierała takich szczególnych mocy, właśnie wykorzystywano ją yy, właśnie jako taki yy, yy, przedmiot, który chroni. Czyli z, na przykład zanoszono to do stodu na drzwi, na drzwi, żeby właśnie coś złego, choroba nie mogła wejść i zwierząt y, zaatakować. Y, na drzwiach domu, żeby też coś złego nie weszło, żeby czarownice też nie miały dawniej bardzo ta, wiedza, ta wiara w czarownicę i w złe oko była bardzo powszechna, więc to było takie jakby... Zagroda, szlaban położony przed tymi złymi mocami, które nie mogły tego robić. Później coraz powszechniejsze było zatykanie tych palen za portret Chrystusa. Nie portret, tylko obraz Chrystusa, który zawsze w każdym domu katolickim wisiał. Tak, i te palmy są dalej obecne na jarmarku wielkanocnym. Przecież chyba jeden to jest chyba jeden z najchętniej kupowanych produktów, bo przecież takie palemki można kupić. Tak, ta palma, o której właśnie opowiadałam, to jest palma śląska, czyli właśnie bań. W razie ozdobione bukszpanem mogły być gałązką bukszpanu i przewiązane właśnie wstążeczką bądź jakimś innym takim sznureczkiem. Natomiast przez to, że ten region po wojnie został zasiedlony przez wiele osób przybyłych z innych regionów Polski, tak to też widać na naszym jarmarku. Te palmy, które są tu obecne, właśnie pochodzą też z innych tradycji, właśnie przywiezionych tutaj. Szczególnie popularna jest palma nawiązująca do tej wileńskiej, czyli kolorowa, robiona właśnie z takich suszonych kwiatków, trawek, podbarwianych i to na patyczku wiązane też ma właśnie pełnie taką rolę palmy wielkanocnej, która... Często też traktowana jest jako ozdoba, a wyłącznie w zasadzie ozdoba, a nie jako przedmiot taki kultowy, związany z obrzędowością doroczną. Tak, jeśli chodzi o obrzędowość, to w Wielkim Tygodniu poszczególne dni też miały właśnie te swoje charakterystyczne obrządki. Tak, zaczynały się to właściwie taki, m, od środy, w, 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 tej Wielkiej Środy. Wtedy był taki zwyczaj przede wszystkim przez młodzież wiejską bardzo chętnie obchodzony i do tej pory jest odradza, odradza się, bądź jest kontynuowany właśnie w wielu wsiach śląskich. Polega on na paleniu tak z żuru albo skoczków. No żur to jest właśnie ta zniedowidzona zupa, a skoczki to są pchły, dlatego że wtedy poza obręb wsi Wywożono właśnie wszystkie śmieci, bo sprzątano przecież przed y, Wielkanocą. Wszystko musiało być oczywiście dokładnie wyczyszczone. I te właśnie różne takie y, zgromadzone przez zimę nieczystości, jakieś słomy, które też wykorzystywano chociażby w siennika, to, to się kruszyło, to wszystko właśnie wynoszono. Gdzieś poza teren wsi, najlepiej na, na, na jakieś wzgórze, gdzie palono wielkie ognisko. Palono te skoczki, a jeszcze młodzież męska biegała z takimi żagwiami na, na przypominającymi pochodnie właśnie rozpal, rozpalone i biegali, takie Widać było wieczorem z daleka właśnie jak takie ognie przemieszczają się na, na właśnie na wzgórzu i to wielkie płonące ognisko. Tam właśnie też była to okazja do takich męsko-damskich znajomości, no bo przychodziły też dziewczęta, które podziwiały tych chłopaków, oni skakali przez ogniska, więc tak, pokazywali swoje możliwości, swoją sprawność, dziewczęta to obserwowały, no i takie to były wzajemne właśnie, możliwość wzajemnego obejrzenia się. Następnym takim dniem związanym z Wielkim Tygodniem jest czwartek, w którym my to stopy starszym ludziom. W tej chwili jest to ograniczone do takiej uroczystości, która miała miejsce w kościele, gdzie właśnie księża, biskupi obmywają właśnie takim wybranym starszym osobom stopy. Natomiast w dawniej w tradycji śląskiej robiły to dzieci właśnie starszym osobom, okazując w ten sposób szacunek, okazując w ten sposób przywiązanie do tradycji, do tej hierarchii, jak obowiązywała w społeczności wiejskiej, gdzie starsze osoby pełniły rolę takich no niemalże mędrców, dlatego, że wiedza wtedy pochodziła w dużej części z doświadczenia, i to doświadczenie nabywali przez lata właśnie ludzie, którzy starsi po prostu dysponowali, jakby miały, mieli tą kumulację doświadczenia w swoim y, zakresie. Wielki Piątek y, był czasem, kiedy odwiedzano. Groby Pańskie. W każdym kościele taki grób robiono. Mniej lub bardziej on był rozbudowany. To zależało też od miejscowej tradycji, od zamożności wsi, która mogła sobie pozwolić na dużą figurę Chrystusa i ozdobienie ją mnóstwem kwiatów i tym, innych dekoracji. Bądź mniej. Polegało to tylko na tym, żeby właśnie w tym dniu się pomodlić przed tym grobem Chrystusa i ucołować krzyż, który leżał przed ołtarzem, przed męsą ołtarzową na schodach. Yy, i właśnie trzeba było to właśnie jeszcze w odpowiedni sposób ucałować rany Chrystusa i to samo dzieci też robiły. Tu też była taka wychowawcza taka y, rola edukacyjna tego zwyczaju. To znaczy w, dzieci miały postąpić tak samo jak dorosli, tak samo ucałować rany Chrystusa i za to, że zrobiły to godnie, tak jak należy, z powagą, otrzymywały cukierki. Y, to była taka właśnie forma wynagrodzenia za właściwe postępowanie. Wielka sobota. Wielka sobota jest czasem, kiedy y, Wykonywano jajka, to był ten, ten dzień ostatni już taki moment, żeby właśnie wykonać jajka, ozdobić jajka na, na święta wielkanocne, ale też udawano się do kościoła po to, żeby poświęcić ogień, a w miejscowościach, w których była tradycja święcenia koszyczków, potraw wielkanocnych, to również udawano się na święcenie. Ten ogień poświęcony, zapalony przez księdza w odpowiedni sposób, znowu miał szczególne właściwości. I starano się go zanieść tak w sposób ostrożny, żeby on po prostu nie zgasł. I rozpalano pierwszy ogień, taki właśnie w piecu chlebowym. To było o tyle ważne, że piec chlebowy służył do pieczenia chleba na cały tydzień. Jak rodzina liczyła wiele osób, dużo było dzieci, to tych chlebów było no. Po jednym na dzień przynajmniej dużym bochenku, a bochenek miał półtora kilo, dwa kilo, więc na to szło mnóstwo mąki. Więc jeżeli się by nie udał, to nie jest taka sprawa osiadło mi ciasto, prawda, trudno, tylko po prostu to była sprawa marnowania produktów, których nie było najczęściej za dużo. Więc ten ogień poświęcony wielką sobotę miał uchronić przed takimi przypadkami, że ciasto chlebowe się i chleb się nie uda. Jeśli chodzi o święcenie potraw wielkanocnych, to tak jak wspomniałam, ono nie było powszechnie praktykowane na Górnym Śląsku. Nie widziano po prostu takiej potrzeby i hmm, chociaż to, to było obecne, to jednak o tym, że jak była słaba znajomość tego, świadczy fakt, że kiedy właśnie przyjechali tu repatrianci ze wschodu na Górny Śląsk i zaczęli nosić koszyczki obowiązkowo przecież do święcenia, to ten zwyczaj się bardzo spodobał, bo no, co by nie mówić, jest to rzeczywiście taki bardzo um, e, miły, bardzo taki wiążący, więziotwórczy zwyczaj. Więc e, oni też zaczęli chodzić, ludność śląska rodzima, do święcenia, ale na, uważali, że w tym ślą, e, koszyczku, no, poniekąd mieli rację, powinno się znaleźć wszystko co najlepsze. Na przykład, kiedy w latach 70. -tych, 80. -tych nie było bananów, to wkładano banan jako coś cennego do tego koszyczka. I to potwierdza, jako taka anegdotka, potwierdza to, że y, właśnie nie, nie miano wiedzy na temat oświęcenia potraw i ich znaczenia. Bardzo dziękuję. A o niedzieli Wielkanocnej i o innych zwyczajach powiemy Państwu w kolejnej rozmowie.